Witam Państwa serdecznie. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o wychodzeniu z Matrixa i o tym, że po wyjściu z Matrixa wcale się nie rozpoczyna sielanka. Wręcz odwrotnie. Zaczyna się walka. Bo ten, który nas trzymał w tym Matrixie, wcale nas nie chce wypuścić. On będzie o nas walczył. Będzie nas kusił starym życiem. Będzie nam przypominał, że w tym starym życiu to w takich momentach było fajnie, No tak, no dobrze, ale to było zupełnie niezgodne z nauczaniem Jezusa. To co tam nauczanie Jezusa nam powie głos w środku? Pamiętasz, jak było fajnie, chłopie? No i co? No i po coś ty tutaj przyszedł? Poprawiłeś sobie? No nie, pogorszyłeś sobie. Tak, i przez jakiś czas człowiekowi, który wyszedł z Matrixa, będzie się wydawało, że wpadł z deszczu pod rynnę. No ale z drugiej strony, po pierwszych doświadczeniach takich pozytywnych, zaczyna myśleć w taki sposób. No dobra, przypuśćmy, że zrobię to, czy zrobię tamto. To, co w tamtym życiu było normalne, a w tym nowym życiu jest niedozwolone. I zrobi tak. Zrobi tak. Raz, drugi, zrobi tak. Ale ten człowiek zapomina o jednym, że on już ma nową naturę. Że jeżeli on został wyrwany z Matrixa, została mu w tej metanoi, w tej przemianie podarowana nowa natura, to on już jest zupełnie innym stworzeniem. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Co to znaczy? Różni ludzie mówią, człowiek, jeżeli grzeszy, to to grzeszy z natury, no bo jest grzeszny, więc ma grzeszną naturę, więc grzeszy i to jest normalne, że grzeszy. Nie, proszę Państwa, tamten upadły człowiek, człowiek, który jest jeszcze w Matrixie, który nie dostąpił przemiany tej metanoi, tak, on grzeszy z natury, bo taka jest jego ta stara natura. Ale kiedy on został z tego Matrixa wyrwany, przesiedlony w inne miejsce, to grzech już nie jest częścią jego natury, bo on już ma inną naturę. I ten człowiek, jeżeli posłuchał tego podszeptu, tego głosu i zrobił coś, co w tamtym życiu było normalne, a w tym nowym życiu jest niedozwolone, to zaczyna się męczyć. Tak jak przedtem ten głos mu przypominał o tym starym życiu, jak to było fajnie zrobić to czy tamto, to ten sam głos, kiedy on już to zrobi, będzie mówił, a widzisz? Widzisz? Nie wyrobiłeś. Teraz to Pan Bóg już ci nie wybaczy. Nadużyłeś jego zaufania. Już nie powrócisz do tego stanu, w którym byłeś po wyjściu z Matrixa. I ten człowiek mówi, co ja zrobiłem, co ja narobiłem. W 5 minut, w 10 minut straciłem to, o co starałem się rok czy dwa. No straciłeś. I masz nauczkę, żeby tego nie robić. Bo następnym razem znowu będziesz wzrastał. W tym nowym życiu będziesz wzrastał. Ale jeszcze nie jesteś na tyle mocny, żeby się przeciwstawić tym podszeptom z boku. I za jakiś czas ten sam głos ci znowu powie. No słuchaj, no zrób to. Tylko raz, no daj sobie spokój, no nie możesz się przecież tak umartwiać, no chłopie, daj sobie spokój. I on to zrobi. I znowu łubudu. I ten sam głos mu zacznie mówić, ha, 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 widzisz, tu cię mam. I ten człowiek się łapie za głowę i mówi, 2 lata pracowałem nad tym i nagle w ciągu paru minut znowu to straciłem. I ten głos mu znowu mówi, ale teraz to już ci nie wybaczę, zobaczysz. Już dosyć tego
I ten człowiek, jeżeli będzie słuchał tego głosu, to koniec, to po nim. To po nim. Rzeczywiście sobie powie, no ile razy ten Pan Bóg ma mi wybaczać. Ale jeżeli ten człowiek chce żyć nowym życiem, jeżeli ten człowiek wie, że zrobił źle, to Bóg mu wybaczy. Ile razy mam wybaczać? Ktoś się zapytał Jezusa, czy 7 razy, a Jezus nie 7, ale 77. Jeżeli Bóg to każe w stosunku do człowieka drugiego robić, to o ileż bardziej On to robi. Ale jeżeli człowiek grzeszy świadomie, a Bóg mi tak wybaczy, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Tak nie wolno. Czym innym jest ludzka słabość, a czym innym cyniczne żerowanie na Bożym miłosierdziu. To świadczy, że ten człowiek nie opuścił tak naprawdę Matrixa, jeżeli z taką postawą podchodzi. Proszę Państwa, to jest bardzo trudna rzecz. Życie w nowym świecie jest trudne. Bardzo często latami nie pojawiają się jakieś takie wyraźne owoce. Latami trzeba coś robić. Im bardziej człowiek był utytłany, ubabrany w błocie tamtego życia, tym usilniej będzie musiał w tym nowym życiu pracować, żeby pozbyć się tego brudu. To jest ten najbardziej taki żmudny etap nowego życia, to jest pozbywanie się starego brudu. To może trwać, proszę Państwa, latami, ja to wiem po sobie. Aniołkiem nie byłem. Ja wiem po sobie. To trwa nieraz latami. Taka czy inna przypadłość, wykorzenienie tego, wyrzucenie tego, pozbycie się tego czasami zajmuje lata. Jakiś nałóg na przykład, prawda? Ja już 7 lat papierosów prawie nie palę. Tak, prawie 7 lat, 6,5 roku. Przeszło mi to, jak ręką odjął. Nie starałem się o to w ogóle. Pomodliłem się, Panie Boże, jeżeli to się tutaj nie podoba, zabierz to ode mnie i już. Ale przedtem starałem się. Wielokrotnie się starałem. Rzucałem, wracałem, jak ta świnia do błota. Rzucałem, wracałem. Aż wreszcie przyszedł ten czas, puk, poszło. I wiele innych rzeczy jeszcze odeszło, tak za pstryknięciem dosłownie. Ale przedtem latami pracowałem nad tym. I Pan Bóg widzi to. Pan Bóg wie, że ja se sam nie poradzę, że sam tego nie zrzucę z siebie. Pan Bóg doskonale wie, że nie oczyszczę się z tego czy tamtego własnym wysiłkiem, własną pracą, jakąś ascezą, wyrzeczeniem się tego, tamtego. Pan Bóg o tym wie. Ale człowiek musi przekonać Pana Boga swoją postawą, swoimi czynami, że mu na czymś naprawdę zależy. To nie jest tak, że ja powiem, o Panie, zabierz to ode mnie. Pan Bóg musi się przekonać, że ja naprawdę chcę się tego pozbyć. To nie jest tak, że ja nic nie będę robił, tylko będę czekał, aż Pan Bóg za mnie zrobi wszystko. Jest taka postawa w religii, to się taka postawa nazywa kwietyzmem. Ja nie będę nic zrobił, wszystko Pan Bóg zrobi. Czym innym jest beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi Jezus. To jest zupełnie co innego. A co innego, cokolwiek bym zrobił, to i tak nie ma sensu, bo wszystko zależy od Boga. To jest bardzo parszywa postawa. Byli tak zwani gnezjoluteranie w XVI wieku, po śmierci Lutra, którzy twierdzili, że dobre uczynki wręcz przeszkadzają w osiągnięciu zbawienia. No herezja, straszliwa herezja. Dlatego, że jeżeli człowiek będzie podejmował różne wysiłki, jeżeli człowiek będzie robił to, robił tamto,
i uda mu się to czy tamto, to potem będzie się chełpił, że to on swoimi uczynkami zrobił, no i nie dostąpi Bożej łaski. Że człowiek jest jak kłoda drewna, że wszystko Pan Bóg robi. No to jest herezja, proszę Państwa. Wiara bez uczynków jest martwa. Jak Luter sam nie lubił listu Jakuba. Wiara bez uczynków martwa jest. Proszę Państwa, uczynki są dowodem tego, że we mnie naprawdę jest wiara. Ja nie czekam na to, że Pan Bóg wszystko za mnie zrobi. Ja nie będę nic zrobił. Ja będę hymny śpiewał, prawda? A Pan Bóg wszystko za mnie zrobi. Nie. Nie. Znałem taki przykład. Osoby, która namówiona przez nawiedzoną koleżankę nie uczyła się do egzaminu, bo jeżeli będziemy się modlić, będziemy śpiewać hymny, to Pan nam otworzy oczy, da nam taką mądrość, że na egzaminie wszystko będzie dobrze. No i oczywiście nie zdała egzaminu. Proszę Państwa, tak nie wolno robić. To jest kuszenie Pana Boga. Ora et labora, mówili benedyktyni. Módl się i co? I pracuj. To nie jest tak, że ja nie będę nic zrobił. Usiądę i powiem, Panie Boże, daj mi chleba z nieba. A ja nie będę nic zrobił. A Pan Bóg mi odpowie, ja ci dałem dwie ręce, bynajmniej nie dwie lewe ręce. I ty masz pracować. I święty Paweł apostoł pisze w swoich listach o takich, którzy nic nie robią, a chcieliby jeść, chcieliby pić, chcieliby jakoś mieszkać, a nic nie robią. Najstarsze po tekstach Nowego Testamentu pismo chrześcijańskie Didache, czyli nauka 12 apostołów, przestrzega przed takimi ludźmi, którzy chcieliby żyć z religii, nic nie robiąc. Bo czym innym jest życie z Ewangelii, takie, o której pisze święty Paweł, że on obchodzi gdzieś tam Europę, chodzi po różnych krajach, głosząc Ewangelię, no i w tym czasie nie ma czasu pracować, zarabiać na życie i wtedy przychodzi do jakiejś tam gminy, zatrzymuje się 2-3 dni, no i oni go tam dają mu dach nad głową, dają mu jakieś jedzenie i tak dalej, i tak dalej. To jest zrozumiałe. Ale święty Paweł mówi, ja się wyrzekam tego. Żeby mi nic tam różni ludzie nie gadali, to ja się tego wyrzekam. Ja będę pracował. A święty Paweł, z tego co wiemy z tekstów Nowego Testamentu, był wytwórcą namiotów. No i gdzieś tam spotykał się z innymi ludźmi, razem z nimi pracował, bo nie chciał jeść chleba za darmo u nikogo. I ta nauka 12 apostołów Didache mówi tak, jeżeli przyjdzie ktoś tam do was, będzie wam głosił Ewangelię, to go przyjmijcie, nakarmcie go, przenocujcie i tak dalej. Jeżeli to konieczne, niech zostanie i drugi dzień. Jeżeli by chciał zostać u was trzeci dzień, w taki sposób, nic nie robiąc, to go pogońcie. To go pogońcie, bo to jest człowiek, który chciałby sobie żyć na cudzy koszt. Święty Paweł gdzieś tam w różnych miejscowościach przebywał dłuższy okres czasu, nieraz kilka tygodni, a nawet być może kilka miesięcy, ale on podejmował pracę, żeby nikt mu nie wypominał, że żyje na cudzy koszt. To było pierwsze chrześcijaństwo. Kto nie chce pracować, pisze święty Paweł, to niech też i nie je. To nie tak, że on sobie powie, Panie Boże, ja tutaj głoszę Ewangelię, to teraz niech mi tu ludzie przynoszą pieniądze, to tamto. Jeszcze Pan Jezus, kiedy 72 uczniów rozesłał do głoszenia Ewangelii, to co im powiedział? Nie bierzcie ze sobą torby, ani sakiewki, ani trzosu. Nie bierzcie pieniędzy. Jeżeli gdzieś pójdziecie i was przyjmą, głoście im naukę, korzystajcie z ich gościny i idźcie dalej. Idźcie dalej. Nie zabierajcie ze sobą trzosu, pieniędzy. Nie domagajcie się od ludzi pieniędzy za głoszenie Ewangelii.
jakże wszystko uległo zmianie. Ale święty Paweł znowu mówi, godzien jest robotnik zapłaty swojej. To nie jest tak, że ktoś będzie się zdzierał, wyrzekał wszystkiego, będzie coś robił, żeby inni mogli z tego korzystać, nie ponosząc najmniejszych kosztów tego, nie współuczestnicząc w tych kosztach. Tak też nie może być. To jest rozpuszczanie ludzi. To jest pokazywanie, że ktoś może żyć z mojej pracy. Że ja mam pracować po to, żeby innym to za darmo rozdawać. Proszę Państwa, tak jest z filmami. Robimy z kolegą filmy i prosimy o pomoc. Proszę Państwa, bo tak, opłacenie internetu, opłacenie łącz, telefonu, to jakieś podróże gdzieś tam, to wszystko kosztuje, no. I teraz pewni ludzie oczekują, że my będziemy pracować i z tych zarobionych pieniędzy nie tylko, że będziemy się utrzymywać, opłacać wszystko tutaj, no mieszkanie, no gdzieś trzeba mieszkać i tak dalej, jeszcze będziemy robili filmy, będziemy kupowali karty pamięci, będziemy kupowali inne rzeczy potrzebne tutaj do robienia filmów, programy komputerowe, komputery, no bo przecież sprzęt się starzeje, sprzęt się psuje, a oni będą tylko korzystać. I jeżeli gdzieś tam poprosimy o jakąś pomoc, to żebranie. Najczęściej taki człowiek nie ma nic na koncie. Ma puste konto, z pustego konta nadaje i nie podaje imienia i nazwiska, tylko jakiś tam XX coś tam i tak dalej, i tak dalej. Tak, i to jest szczujnia. I to jest, proszę Państwa, szczujnia. Dziękujemy widzom kanału Przybył TV i kanałom na argumenty za pomoc. Dzięki tej pomocy, proszę Państwa, kupiliśmy nowy komputer. Stary sprzęt się rozleciał, nie było na czym montować tego wszystkiego. Już dzięki Państwu mamy nowy komputer. Teraz jeszcze kolega przyjdzie poinstalować programy odpowiednie, bo ja się na tym nie znam. Jak mi ktoś wgra jakieś dobre programy i pokaże mi, jak to robić, to ja to będę robił, ale ja sam się na tym nie znam. To dzięki Państwu, dzięki Państwa pomocy. A jeden z drugim chciałby zamącić, chciałby przeszkodzić, bo widocznie komuś te nasze programy nie pasują. Być może ktoś jest bardzo niezadowolony z tego, co my tu mówimy i chciałby przeszkodzić, opluć. Niech próbuje dalej. Proszę Państwa, wyszliśmy z Matrixu i co? No i walka. No i walka, już mówiłem w poprzednich programach, walka, bo nie postąpię dalej w pewnych rzeczach, nie pójdę do góry, nie zostaną mi darowane takie czy inne łaski, jeżeli we mnie będą jakieś jeszcze stare rzeczy, jakieś stare brudy i tak dalej. Ja muszę z tego wszystkiego się oczyścić. I proszę Państwa, to nie jest hop, siup, od tak. Czasami to trwa. U niektórych będzie to trwało 2 tygodnie, a u niektórych 20 lat. Tak, różni są ludzie, różny bagaż noszą na sobie. Nie dajmy się ponosić emocjom. Emocje są bardzo złym doradcą, proszę Państwa. Bardzo często w różnych społecznościach chrześcijańskich pójdziemy na jakieś zgromadzenie, na jakieś zebranie. No, ja to już, proszę Państwa, widziałem masę tych rzeczy. Jakieś tam akademie uwielbienia, jakieś tam inne i tak dalej, gdzie nieraz setki ludzi padają w zbiorową hipnozę, w zbiorową histerię nieraz. Wszyscy na komendę tego z mikrofonem biegającego kaznodziei zamykają oczy. No proszę Państwa, co to jest? Pan Jezus jak się modlił, to czytamy w Ewangeliach, podniósł wzrok do nieba. Podniósł oczy do nieba. Spojrzał w niebo.
a oni wszyscy zaciskają oczy, zaciskają pięści, przybierają błogi wyraz twarzy i się buja. I to powtarzają słowo Jezus z takim sykiem jak wąż. O Jezus, o Jezus. I proszę Państwa, się tego naoglądałem przez całe lata. Te zamknięte oczy, błogi wyraz twarzy, bujanie się, prawda? Albo emocje, głośne emocje, krzyki, ryki, piski i tak dalej. Proszę Państwa, emocje mam to do siebie, że one trwają jakiś czas. Potem wyperowują. I potem ten sam człowiek, który dopiero co miał błogi wyraz twarzy, się bujał, prawda, kiwał, krzyczał i tak dalej, wpada w depresję, bo nic się nie dzieje. I on usiłuje wydusić z siebie ten entuzjazm, jaki miał tam na jakimś zgromadzeniu, gdzie wszyscy klaskali, hymny śpiewali z błogim wyrazem twarzy. A to nagle jeden dzień nic, drugi dzień nic, trzeci dzień nic, nawet mu się modlić nie chce. A jeżeli człowiek się nie modli, traci siły duchowe. Człowiek, który by przez kilka dni nic nie jadł, jego siły fizyczne opadają. To samo jest z siłami duchowymi. Niech człowiek zaniedba 2-3 dni, niech zaniedba rozmowę z Bogiem, niech zaniedba modlitwę, jego duchowe siły opadają. I potem się dziwi, że mu jest trudno się skoncentrować, trudno mu się skupić. Jednego dnia opuści modlitwę, opuści jakąś pobożną lekturę. Dlaczego w zakonach, dlaczego w klasztorach jest specjalny czas wyznaczony na pobożne lektury? Nawet przy posiłkach lektor z pulpitu czyta jakieś żywoty świętych albo jakiś żywot, jakieś nauki założyciela danego zgromadzenia. Mnisi jedzą, on czyta. Bo mnisi jedzą w milczeniu. Tam nie wolno gadać przy jedzeniu. Jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek, jest czas na modlitwę i pobożną lekturę. Człowiek, który codziennie się nie modli, człowiek, który codziennie nie przeczyta kilku stron Pisma Świętego czy jakiejś pobożnej książki, on stwierdzi po tygodniu, po dwóch, że coś się z nim dzieje niedobrego. Coraz trudniej go skłonić do modlitwy, coraz trudniej go skłonić do pobożnej lektury. Jeżeli już powiem, no tak, no muszę, tak, tak, no to on tego nie czyni już z entuzjazmem, jaki miał poprzednio. On to czuje, no tak, w moim zgromadzeniu, no jest tutaj taka reguła, że ja muszę robić to czy tamto i ja to robię, bo muszę. Nie, że chcę, bo muszę. Niedziela. Oj, znowu na to nabożeństwo, znowu do tego kościoła. Człowiek, którego duch jest silny, ten człowiek się nie może doczekać tego nabożeństwa. I kiedy idzie do tego kościoła, kiedy idzie do tej cerkwi, kiedy idzie do tego swojego zboru, to w duchu brzmią mu te słowa, pobrzmiewają mu te słowa. Uradowałem się, gdy powiedziano, idziemy do domu Pana. Uradowałem się. Proszę Państwa, tak to jest. Ja to wiem z mojego doświadczenia. Człowiek, którego duch jest zdrowy, to aż go niesie po prostu. On prawie że frunie na to nabożeństwo. Prawie że nie dotyka ziemi, spiesząc na liturgię, wiedząc, że tam przystąpi do komunii. Jego niesie. Co go niesie? Duch go niesie. Duch Boży, siła Ducha Bożego. Jeżeli odkrywamy w sobie, że jeden dzień, drugi dzień zaniedbaliśmy lekturę Pisma Świętego, lekturę jakiejś pobożnej literatury, modlitwę, to jest znak, że musimy
poważnie zająć się sobą. Wiemy, że sami sobie rady nie damy. Dlatego prosimy Pana Boga o pomoc, ale musimy Panu Bogu pokazać, że naprawdę nam zależy na wyjściu z tego stanu rzeczy. Co robić? Różni ludzie udzielają różnych rad. Ja mam mnóstwo literatury właśnie ascetycznej. Zajęcie myśli, bo najgorzej to jest tak, jak człowiek nic nie robi, tylko pozwala, żeby myśli mu hulały po głowie. Fantazjuje sobie. A co by było, gdybym był tym, gdybym był milionerem, gdybym był Trumpem, prawda, albo Elonem Muskiem, oj, co ja bym to zrobił, a co by było, jakbym wygrał milion w lotto, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I myśl pozwala myślom. Pozwalanie myślom na swobodne hulanie to początek końca. To jest zaproszenie klęski do mojego życia. Panowanie nad myślami, panowanie nad emocjami to początek drogi wiodącej do zwycięstwa. I teraz, żeby nie pozwolić tym myślom hulać sobie swobodnie, ja muszę je czymś zająć. No i tutaj właśnie już o tym mówiłem. Rzymscy katolicy mają różaniec. Prawosławni mają czotki. Co to są czotki? No, od rosyjskiego szczytać, czyli liczyć sznur z paciorkami. Ja mam tutaj, to jest 150 akurat, taki dłuższy trochę, a są 300 nawet. To jest setka, taki krótszy, a to jest 30. To się nakłada po prostu, o, na nadgarstek i se można w podróży, prawda, także ja widziałem, katolicy mają niektórzy takie na palec jak pierścionek, różańce, prawda, z tymi wypustkami takimi. Zająć myśli. Ta modlitwa Jezusowa odmawiana na czotkach. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Różne są techniki. Tak, niektórzy techniki różne stosują. Na przykład Panie Jezu Chryste, Synu Boży, na wdechu zmiłuj się nade mną grzesznikiem, na wydechu. Różnie to, ale to nie jest ważne. To nie jest ważne. Nie, to nie tak, że różni ludzie nauczają, a tu się trzeba koncentrować na tym obszarze, a niektórzy na tym obszarze, a niektórzy, że na pępku. Proszę Państwa, to są no, wręcz niechrześcijańskie nauki czasami. Tak. Tutaj różni ludzie mówią, że to ma być tak, a drodzy mówią, nie, właśnie, że nie. Ja osobiście z mojego doświadczenia wynika, że jakiekolwiek koncentrowanie się na jakimkolwiek obszarze ciała nie ma sensu. Skupiamy się na wymawianych słowach. Modlitwa bezmyślna nie ma sensu. To jest taki buddyjski młynek modlitewny. Ja sobie obracam to i co? I modlitwa się odmawia, tak? Albo puszczę sobie ręką, że będzie się obracał i będzie się odmawiało coś tam. No bzdura nad bzdurami. Chrześcijanie nie kierują się magią w swoim życiu, w swoim postępowaniu. Modlitwa, która nie dotyka jednocześnie umysłu i serca, jest paplaniną. Nikomu niepotrzebną paplaniną. I dlatego mnie wstrząsa, ilekoć słyszę, a często mi się to zdarza, ilekoć słyszę gdzieś trajkot modlitewny. Odmawianie psalmów z szybkością karabinu maszynowego na jednym tonie, bez znaków przestankowych żadnych. Ja tam nie słyszę w tym żadnego skupienia, żadnej myśli tam nie wyczuwam. Bezmyślny trajkot. Komu to potrzebne? Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Jeśli rozmawiam z Bogiem, a wierzę, że Bóg jest moim Ojcem, no to ja nie rozmawiam z Ojcem cudzymi tekstami. Po pierwsze. Żeby się skupić, żeby się wprowadzić
w odpowiedni klimat. Ja sobie mogę takie czy inne przepisane jakieś modlitwy odmawiać, ale ze zrozumieniem. Ja muszę czuć to, co odmawiam. Muszę przyswoić sobie te słowa. Czyli co znaczy przyswoić? Uczynić swoimi. Jeżeli to jest modlitwa napisana przez, przypuśćmy, świętego takiego czy innego, to ja nie mogę jej bezmyślnie klepać. Ja sobie muszę ją przyswoić. Ona musi się stać moją modlitwą. I wtedy dopiero zacznie działać. Chrześcijańskie modlitwy, te modlitwy przepisane, modlitwy ułożone przez świętego takiego i takiego i takiego, proszę Państwa, to nie są magiczne zaklęcia. Dopóki ja sobie ich nie przyswoję, to ich odmawianie będzie po prostu bezmyślnym klepaniem. Cudze teksty, teksty napisane przez nawet i najświętszych ludzi, są to ich teksty, są to ich modlitwy. Żeby stały się moimi, muszą przejść przez mój umysł i dojść do mojego serca. Muszą poruszyć mój umysł. Mój umysł musi powiedzieć, o jakie to prawdziwe. I to, ta prawda musi poruszyć mnie wewnętrznie. Tak, to jest to. To jest to. Ten człowiek chodził z Bogiem. Ten człowiek czuł Boga. Ale Bóg pragnie też, żebym ja zwracał się do Niego jak do Ojca. Każdy z nas ma ziemskiego Ojca. Czy do tego naszego ziemskiego Ojca przychodzimy, jeśli mamy do Niego jakąś sprawę, to przychodzimy z jakąś książeczką, nie patrząc Mu w oczy, czytamy teksty? Nie. Bóg oczekuje od nas, od swoich dzieci, że te dzieci będą przychodziły do Niego i będą się zwracać do Niego jak do Ojca. Swoimi słowami, płynącymi z serca, z umysłu. I Bóg wtedy wysłuchuje. Proszę Państwa, Bóg wysłuchuje. Dzisiaj koleżanka dzwoni. Problem. Pojechała gdzieś daleko samochodem. Wróciła i po drodze mówi, a zahaczę o warsztat samochodowy, bo coś tam, coś tam. Proszę Państwa, wjeżdżając na teren tego zakładu samochodowego, zauważyła, że coś się z jej silnikiem dzieje. I dojechała już z dymiącym silnikiem do podwarsztat. Będzie jakiś poważniejszy remont tego silnika, zdaje się. Ale co by było, gdyby ten samochód jej stanął kilka kilometrów wcześniej? Ile by miała problemów dodatkowych? Ściąganie pomocy drogowej, holowanie samochodu albo laweta i tak dalej i koszty z tym związane dalsze. Pan Bóg czuwa nad swoimi. Przechodzę na emeryturę. Nienawidzę chodzenia po urzędach. Nie znoszę chodzenia po urzędach. Przez te wszystkie lata nie przywiązywałem żadnej wagi do żadnych papierów. A tu nagle trzeba przedstawić masę papierów. Skąd je wziąć? Ze wszystkich kątów nawyciągałem papierów. Wszystko mi się chrzani, wszystko mi się myli. Część papierów jest, części papieru nie ma. Skąd wziąć? Przyszedłem do mojego ojca z tą sprawą. Do tego mojego ojca, który jest tam, bo mój ten ziemski ojciec już dawno nie żyje. Co mam robić? Idź tu, idź tu, idź tu. Usłyszałem gdzieś wewnątrz siebie. I poszedłem. I znalazło się. Znalazły się papiery, proszę Państwa. Składałem kiedyś papiery z tych wcześniejszych lat, chyba do 97 roku. Składałem dokumenty o stwierdzające tak zwany kapitał początkowy, żeby to wyliczyć. No to znaczy tamte papiery były w ZUS-ie. Były. Kiedy straciłem pracę w akademii, nie mogłem znaleźć pracy. No a trzeba było ubezpieczyć się jakoś. Zarejestrowałem się w Urzędzie Pracy.
Jakie były oferty pracy? Proszę Państwa, telecentrum, wciskanie ludziom kredytów. Nie, odmówiłem. Ale byłem zarejestrowany bez prawa do zasiłku. Udało mi się załatwić pracę taką etatową na jakiś czas, na wystarczający czas, żeby nabyć prawa do zasiłków. Ale tam musiałem przedstawić znowu całą masę dokumentów stwierdzających zatrudnienie. I że odpowiednią ilość lat przepracowałem i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko złożyłem. I proszę Państwa, mi ten głos wewnętrzny powiedział, idź do urzędu pracy, te wszystkie papiery Twoje tam są. Te Twoje świadectwa pracy z tych różnych miejsc. Proszę Państwa, i poszedłem. Ale ja nie lubię chodzić po urzędach, powiedziałem. Modliłem się, Panie Boże, proszę o pomoc, o życzliwych ludzi. I wszedłem dzisiaj i natknąłem się na bardzo życzliwego młodego człowieka i wróciłem do domu z kompletem dokumentów. Jutro już idę wszystko złożyć w ZUS-ie. Pan Bóg pomaga. Człowiek, który... Teraz piszę rozdział na ten temat. Człowiek, który doświadczył Bożej pomocy w takiej sytuacji, on musi o tym mówić głośno, musi o tym mówić innym. Musi dawać świadectwo, tak to się nazywa w tym języku chrześcijańskim. Musi dawać świadectwo. Dlaczego dzisiaj chrześcijaństwo jest w odwrocie? Dlatego, że bardzo mało jest ludzi, którzy autentycznie z dnia na dzień starają się żyć z Panem Bogiem. Mało jest takich ludzi, coraz mniej jest takich ludzi. I bardzo mało jest ludzi, jeszcze mniej jest ludzi, którzy innym ludziom mówią o tym, co Bóg uczynił w ich życiu. Czyli bardzo mało jest ludzi, którzy dają świadectwo. Kiedyś to było tak, że jeżeli Pan Bóg w czyimś życiu coś tam zrobił, to ten ktoś nie mógł wytrzymać, latał wszystkim, gadał dookoła. Tak jak ta wdowa, która cieszyła się, że gdzieś tam tą zgubioną drachmę znalazła. Sąsiadki zwołała i mówi, patrzcie, patrzcie, zgubiłam, a teraz znalazłam i tak dalej, i tak dalej. Mało jest świadectw. Ludzie mi tu wypisują nieraz, albo wygadują gdzieś w internecie, proszę Państwa, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedyś to chrześcijanie, kiedy składali świadectwo, to potwierdzali je znakami i cudami, a dzisiaj nie ma znaków i cudów, to oni nie wierzą. Proszę Państwa, są znaki i są cuda. Tylko ludzie bardzo często te znaki i te cuda biorą za normalne rzeczy. To raz. Niby, że to im się należy jak psu zupa. A druga sprawa to, że rzeczywiście jest bardzo mało ludzi, którzy do tego stopnia ufają Panu Bogu, że w ich życiu takie rzeczy się przydarzają. Bo takie rzeczy przydarzają się naprawdę tylko w życiu ludzi, którzy zaufali Panu Bogu. Są cuda, są znaki, ale one nie są dla ciekawskich. Proszę Państwa, jacy ludzie są głupi, jacy ludzie bywają bezczelni. Zawsze tacy byli. Przeczytajmy sobie historię w Ewangeliach o rozmnożeniu chleba. 5000 ludzi. 2 ryby, 5 chlebów, nakarmienie 5000. Wierzymy w to, czy nie wierzymy? Że Jezus nakarmił 5000 ludzi, mając do dyspozycji 5 chlebów i 2 ryby. A co czytamy? Najedli się jeszcze 12 koszów odłamków znaleźli. No tak, 12 symboliczne, 12 pokoleń Izraela, 12 apostołów, to jest liczba symboliczna, ale... Dopiero co się najedli. Kiedy Jezus zaczyna ich nauczać, ci ludzie, którzy przed chwilą jedli ten chleb, jedli tą rybę, powiedzieli, a jaki znak nam pokażesz, że to Ty jesteś i mamy Tobie uwierzyć? No ludzie, kochani, ręce opadają. Dopiero co mieli potężny znak. Czy dzisiaj takie znaki widzimy? No nie widzimy dzisiaj takich znaków. Ilu ludzi by powiedział, matko, jak ja bym zobaczył coś takiego dzisiaj.
Oni to widzieli. Oni jedli ten chleb. Oni jedli te ryby. I za pół godziny czy za godzinę mówią, a jaki ty nam znak pokażesz, że to ty jesteś, że mamy tobie wierzyć? Taki jest człowiek. Nie bądźmy tacy. Obserwujmy nasze życie. Dostrzegajmy to, co się w nim dzieje i bądźmy wdzięczni. I mówmy o tym innym ludziom. Słuchajcie, to coś niesamowitego, co się zdarzyło. Co mi się dzisiaj zdarzyło? To. Jeśli będziemy o tym mówić, ja nie mówię, że nie twierdzę, że przekonamy kogoś. Może nie przekonamy. Był taki święty, Karol de Foucault. Zainteresujmy się postacią tego człowieka. On całe swoje życie był ascetą. Całe swoje życie poświęcił Bogu. Całe swoje życie starał się innych ludzi nawracać. I nie nawrócił nikogo. Proszę Państwa, nie nawrócił za życia, nie nawrócił nikogo. Po jego śmierci dopiero zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Karol de Foucault. Nie zniechęcajmy się, jeżeli my mówimy ludziom, oni nie chcą słuchać. Nie zniechęcajmy się, jeżeli my mówimy ludziom, oni się śmieją. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Pamiętajmy o przykładzie Karola de Foucault. Za życie nie nawrócił nikogo. Być może my też za życia naszego nie nawrócimy nikogo. Ale mówmy. A to, co mówimy, jeżeli jest szczere, jeżeli jest prawdziwe, wyda owoc. Prędzej czy później wyda owoc. Czyli inaczej. Wychodzimy z matrisa, walczymy o samych siebie, o to, żeby te resztki brudu z siebie wymieść. Walczymy o to, żeby nie dać się z tej ścieżki ściągnąć poprzez myśli takie, owakie i tak dalej, poprzez jakieś nawroty do starego życia. Kombinujmy, jakby tu żyć na co dzień tymi treściami, które pochłaniamy. Poprzez lektury Pisma Świętego, poprzez różne pobożne książki i tak dalej, i tak dalej. Budujmy samych siebie z myślą o pomaganiu innym. Bo jak się w to wszystko wciągniemy, to przyjdzie nam taka myśl do głowy. Słuchajcie, ale no dobra, ja już rozumiem to, ja już jestem na tym etapie, a taka masa ludzi dookoła nie ma o tym zielonego pojęcia, to co? To ja pójdę im o tym powiem. Jeżeli my jesteśmy autentyczni, jeżeli my żyjemy tym, co głosimy, to będzie miało moc. Bo jeżeli człowiek mówi rzeczy, które przeżył, głęboko przeżył, których doświadczył, to on jest wiarygodny. Te jego słowa mają moc. Czym się kazania Jezusa różniły od tego, co mówili faryzeusze i uczeni w Piśmie? A to Pismo Święte nam to pięknie wyjaśnia, to poświęcę temu jeden program. Proszę Państwa, bo nauczał ich jako ten, który ma moc, który ma władzę. Ekskluzja, to dwuznaczne słowo, może oznaczać i moc, i władzę. A nie jakich uczeni w Piśmie. Nauczał ich jako moc mający. Innym razem dziwowali się uczeni w Piśmie faryzeusze, mówili, co to jest? Jakaś, uwaga, nowa nauka głoszona, uwaga, z mocą. Ludzie wyczują, czy coś jest głoszone z mocą, czy coś jest głoszone bez mocy. Czy ktoś jest tym, który głosi im Słowo Boże, czy jest, proszę Państwa, handlarzem Ewangelią, czy jest komiwojażerem Ewangelii, jak ci biegający po scenach zawodowi teleewangeliści. Pomyślmy o tym. I z tym Państwa zostawiam. Dobranoc.